Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na samym początku chciałem tylko przypomnieć o zostawieniu łapki w górę i subskrybowaniu kanału oraz kliknięciu w dzwoneczek. Dobra, tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, tutaj były zbiory tej topoli na biury i szczerze to zagówniane pieniądze, po prostu strata czasu, po prostu nie wiem czemu tak wyszło, ale no strasznie słabo. Zrobiłem może tej topoli za 20 parę tysięcy, co równało się kwocie po prostu wydanej na wynajem maszyn. Tak więc teraz już, jak wspominałem, tutaj na tym miejscu będę sobie chciał posadzić swój las. Tutaj mam te palety gotowe i jak widzicie, pracownik już tutaj będzie, nie pracownik, a ja w sumie, będzie tutaj działali. Ja sobie to troszeczkę zaorałem, to ten obszar, tak żeby to jakoś w miarę wyglądało i wiecie co, zacznę sobie od tamtej strony. Z tego względu, że później będę miał tutaj trochę więcej miejsca na to, aby układać kłody czy coś w tym stylu i nie sądzę, aby mi to zajęło to cały ten obszar, więc zacznę sobie gdzieś z tego miejsca może. Myślę, że będzie spoko. No i dobra, no tutaj niczym się to raczej nie różni w porównaniu z poprzednią wersją gry. Czyli tutaj mamy tą sadzarkę do drzew. Ja ją wykorzystywałem również do tej topoli, więc ona jest trochę brudna i ja nie oddawałem jej, bo no wiedziałem, że jeszcze mi będzie tutaj potrzebna. No i lecimy. Pierwsze drzewko już mamy. Mamy 20 sztuk na palecie. I nie wiem, czy to starczy na jeden taki rządek, czy nie. Zobaczymy. To mniej więcej po tych liniach od pługu sobie wyznaczę, żeby tak w miarę to jakoś wyglądało normalnie. Co do drzewa na wióry, to ja już robiłem na początku, jak wycinałem tutaj te drzewa na farmie, żeby powiększać te pola, więc wióry się wtedy akurat całkiem spoko opłaciły, aczkolwiek jeżeli chodzi o samą to pole, no to średnio to wyszło. Nie wiem jak to jest z kłodami, ale mam nadzieję, że kłody będą bardziej opłacalne. I jeszcze jedno powinno wyrosnąć. Tak. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj 10 dni będę musiał czekać, aż te drzewa tutaj urosną, więc trochę mi tutaj tego czasu to będzie rosło, że taki postęp wystawić. Nie widzę równo pewnie, bo teraz jakoś w miarę równo widzę, no to dobra. Mam nadzieję, że z kłodami wyjdzie to w miarę spoko. Oczywiście kłody będę już tutaj jakimś harwesterem sobie ścinał. Zobaczymy, którym tam. Kukurydza już urosła, więc niedługo też będziemy mieli, tak jak wspominałem wcześniej, w planach kupno tej biogazowni. Zobaczymy, czy nie będzie na nią stać. Jak widzicie, mam 670 tysięcy po sprzedażu tego całego zboża, które miałem w Steamie, więc to już jest dobra. No szkoda, że z drugiej strony nie możemy na dwie palety zabrać sobie na ten ciągnik, byłoby fajniej. No ale nie na rady. Nie ma rady więcej zabrać. No szkoda, bo mi się wydaje, że dwie na przykład byłoby bardziej spoko. No i dobra, teraz jak to zacząć, żeby... żeby to było normalnie. We'll be right back.
No jak dobra ostatnia pole, to już rozsadzimy sobie do końca i no nie wiem, czy na początku, czy od razu będę chciał wszystkie te drzewa tutaj później wyciąć, czy coś sobie zostawić, bo 7 palet, no to jest tutaj około 140, no nie około, tylko dokładnie 140 sztuk, więc całkiem sporo roboty z tym tutaj mogę mieć. I zobaczymy, jak to będzie. Tu widzę chyba, że jeszcze jest trochę takich, które można też ściąć harwesterem. Więc może coś jeszcze sobie tutaj dodatkowo wytniemy, zobaczymy. Pewnie sami to zobaczycie, ale to jest po prostu inwestycja na dłuższy termin, bo 10 dni musimy na to czekać, więc coś jak z końmi, że tym musimy zaglądać. Tak więc moi drodzy, jeżeli odcinek wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja. Piszcie komentarze, do usłyszenia wkrótce.